zajmiemy się pojęciem wektora prędkości chwilowej. Rozważymy ruch w dwóch wymiarach. Powiedzmy, że mamy układ współrzędnych x, y na płaszczyźnie i na tej płaszczyźnie jakieś ciało, to może być mucha, która sobie łazi po powierzchni stołu, przesuwa się po jakimś torze. Powiedzmy, że ten tor wygląda w ten sposób. No i przeanalizujmy dwa położenia naszej muchy. Jedno położenie początkowe będzie tu. W takim razie wektor tego położenia początkowego to jest taki wektor. Podpisuję go R1. I po jakimś czasie, po jakimś odstępie czasu delta t, mucha znajduje się w tym położeniu. Jej wektor położenia wygląda w ten sposób. No i wiemy już, że przemieszczenie, wektor przemieszczenia czy wektor przesunięcia to jest wektor łączący końce tych dwóch wektorów, zwrócony w stronę wektora R2. Jeszcze brakuje podpisu. Tu jest drugie położenie, a tu jest wektor delta R. Wiemy już, jak wyznaczyć wektor prędkości średniej, że to jest stosunek wektora przemieszczenia delta R do czasu delta T. No dobrze, ale widać, że nie mamy pojęcia o tym, jak w konkretnych chwilach zachowywało się nasze ciało, nasza mucha, czy ona miała cały czas taką samą prędkość, czy różną. Więc żeby w każdej chwili móc określić prędkość, musielibyśmy wiedzieć, jaka jest właśnie prędkość chwilowa naszej muchy. Jak do niej dojść? No to nasz odstęp czasu delta t w pierwszym kroku podzielmy sobie na połowę i zobaczmy, jaka była prędkość średnia w połowie tego czasu. No nie wiemy, czy mucha poruszała się cały czas z taką samą szybkością, więc nie wiemy dokładnie, gdzie była w połowie czasu, ale powiedzmy, że była gdzieś blisko połowy, czyli gdzieś w tym punkcie tutaj. Tutaj było jej drugie położenie i w takim razie wektor położenia, który zaznaczę dość cienko, końcowego, to jest ten wektor. Wektor przemieszczenia w takim razie to będzie wektor łączący położenie początkowe i obecne położenie końcowe, czyli taki wektor. Widać, że już prędkość średnia po takim krótszym odcinku czasu ma inny kierunek niż prędkość średnia po poprzednim. No ale to ciągle nie jest jeszcze bardzo mały odstęp czasu, czyli nie jest to, co nawet intuicyjnie rozumiemy za prędkość chwilową. No to co zrobimy teraz? No podzielimy nasz odcinek czasu, odstęp czasu na jeszcze mniejszy kawałek, czyli na połowę tego czasu. Załóżmy, że po połowie tej połowy czasu nasza mucha znajdowała się gdzieś w tym miejscu, o, teraz na niebiesko, i w takim razie wektor przemieszczenia to jest wektor, który wygląda, wektor położenia na razie, to jest wektor, który wygląda w ten sposób. Jaki jest wektor przemieszczenia? No teraz nasz wektor przemieszczenia to jest wektor łączący końce tych dwóch wektorów, więc wygląda tak. Możemy sobie wyobrazić, że można by zrobić jeszcze następny krok i podzielić znowu nas odstęp czasu na połowę i znowu wyznaczyć wektor przemieszczenia. Jeśli to zrobimy jeszcze raz na niebiesko, to widzimy, że odstęp między tymi dwoma punktami bardzo, bardzo maleje i powoli wektor przemieszczenia ma taki kierunek jak styczna do toru ruchu naszej muchy. Pamiętajmy, że wektor prędkości i wektor przemieszczenia mają ten sam kierunek. Jeśli więc w końcu zdefiniujemy sobie prędkość chwilową,
tak, żeby intuicyjnie rozumieć, o co chodzi, jako stosunek wektora przemieszczenia do czasu przy takim warunku, że odstęp czasu między dwoma położeniami jest nieskończenie mały, czyli dąży do zera, czyli jest tak mały, jak się tylko da, to widzimy już z rysunku, że kierunek prędkości chwilowej i kierunek wektora przemieszczenia układają się na stycznej do toru. I w takim razie, jeśli będę chciała narysować naprawdę wektor prędkości chwilowej na tym rysunku, to ten wektor prędkości chwilowej będzie styczny do toru w danym momencie. To będzie wyglądało w takim razie jakoś w ten sposób. Widać, że ten niebieski wektor to już prawie styczny. Zakończmy jeszcze. Ruch odbywał się w prawą stronę mniej więcej i to jest wektor prędkości chwilowej. Podsumujmy to jeszcze na jednym rysunku. Jeśli narysuję tu jakiś dowolny tor ciała, to teraz jeśli chcę w różnych punktach zaznaczyć wektory prędkości chwilowej, to te wektory prędkości chwilowej muszą być zawsze styczne do tory. Powiedzmy, że będę chciała zaznaczyć wektor prędkości chwilowej w tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie i w tym punkcie. To wektory te muszą w takim razie wyglądać tak. Ten mniej więcej tak. Ten w ten sposób, jeśli oczywiście ciało porusza się w prawą stronę, mniej więcej w prawą, prawda? Ten w ten sposób i ten w ten, zaraz elegancko wykończymy te wszystkie wektorki. O tak. W ten sposób wyglądają wektory prędkości chwilowej w każdym miejscu toru. Ta informacja, że wektor prędkości chwilowej jest zawsze styczny do toru, jest bardzo istotna i wtedy, kiedy będziemy rozważać na przykład rzut poziomy czy ruch po okręgu, trzeba o tym pamiętać. Zapiszmy to. Wektor prędkości chwilowej jest zawsze styczny do toru. I zapamiętajmy, to jest ważna informacja. Więc ją jeszcze tak zaznaczę na kolorowo. Z wykrzyknikiem będziemy z tego korzystać w dalszej części.